Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów, około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Anna Zwoch, gościem moim i Państwa jest dzisiaj Andrzej Reguła, starosta powiatu dębskiego. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Panią. Panie starosto, w poprzednim tygodniu zmieniło się trochę w prezydium Rady Powiatu Dębickiego. Pani Danuta Klabacha została odwołana, natomiast został wiceprzewodniczącym Marek Jaskółka. Jest dwie osoby z RIS-u, jedna osoba z PiS-u. Już nie ma nikogo z PSL-u od Pana. No nie ma. Troszkę się układ zmienił. W większości stała się mniejszość. Chociaż moją intencją było przy obejmowaniu tego stanowiska, żeby Rada pracowała nie ze względu na układy partyjne, tylko wybrani zostali, nie każdy pilnuje interesu swoich wyborców. Może się tak stanie, trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku. Jak rozmawiałam z radnymi z RIS-u, to no, nikt mi nie powiedział, że jest zmiana koalicji właśnie na Wspólnotę Ziemi Dębickiej i PiS razem z RIS-em. Natomiast właśnie między innymi pan Marek Jaskółka powiedział mi, na to wygląda, że jest zmiana koalicji. Nie uczestniczę w jakichś takich pozakuluarowych spotkaniach. Wprawdzie słucham, chodzę na wszystkie spotkania, które są organizowane. Oficjalnie się na ten temat nie mówi, a co poza plecami się dzieje, to nie wszystko wiem. Już odczuwa pan te zmiany, czy na razie spokojnie i myśli pan, że nawet jeśli faktycznie zmiana koalicji nastąpiła, ta no, nawet nieoficjalna, to będzie się dało rządzić? Znaczy, znając tych wszystkich radnych i tych wszystkich, którzy próbują to w jakiś sposób ustawiać, to wiem, że tam nigdy miłości nie było i nie będzie. Są to takie ruchy, które no, zamieszanie cały czas. No już 2 lata jestem i cały czas jakieś ruchy są w tą czy w tamtą stronę, z różnych pozycji. Natomiast co się stanie teraz, trudno powiedzieć. Próbowali pana już 2-krotnie odwołać, właśnie między innymi radni PiS, Wspólnoty, zapowiadało się, że RIS. No teraz okazuje się, że chyba jednak w jedności są. Tak, no w tej chwili jesteśmy przed uchwaleniem budżetu na przyszły rok i myślę tutaj każdy będzie patrzył realnie na to, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, no bo ja też się staram wysłuchać wszystkich radnych, wszystkie bolączki, żeby ten budżet zrobić taki obywatelski faktycznie, to co potrzeba i co jesteśmy w stanie zrobić. I myślę, że tak jak poprzednio przy takich decyzjach poważnych dotyczących gospodarki w powiecie, to były raczej jednomyślnie podejmowane te uchwały. To, że jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam personalia. Panie starosto, w ubiegłym tygodniu uczestniczył pan w murowaniu aktu erekcyjnego pod budowę fabryki Hutchinsona. To jest wiadomo, że z punktu widzenia mieszkańców i bezrobotnych bardzo dobra informacja, ale także jeśli chodzi o powiat i szkoły ponadgimnazjalne, bo Hutchinson zapowiedział, że chce uruchomić klasę patronackie właśnie w powiecie. Tak, przedstawiciele Hutchinsona stwierdzili to oficjalnie, że bardzo im zależy na wybudowaniu tego zakładu. Zresztą kupili działkę, już te pierwsze ruchy zostały zrobione, czyli wkopanie pierwszej łopaty i ta inwestycja rusza z zakończeniem w lipiec, sierpień przyszłego roku. Od września już chcą produkować, już zrobili nabór wstępny na obsługę, czyli jakieś 100 osób szkolą w Łodzi. Natomiast docelowo ma to być około 700 osób zatrudnionych. Myślę, że no i tutaj obiecują również, czy mówią o współpracy, jeżeli chodzi o przygotowanie nowych pracowników w szkołach naszych zawodowych, czyli chcą objąć patronatem klasy takich kierunków, które im będą potrzebne. Z tego co wiem, to wchodzi w grę szkoła w Pustkowie i zespół szkół zawodowych numer 1. Tak, te dwie szkoły na dzisiaj mówi się o nich, że tutaj te klasy patronackie będą. No będziemy pewnie rozmawiać, to jest przyszłość, no zresztą jesteśmy w przeddzień reformy oświaty od przyszłego roku, czyli jest czas na to, żeby wszystkie te sprawy jakoś tam wziąć pod uwagę i planując te przyszłe zawody, w których będziemy uczyć, kształcić, żeby to uwzględnić. Ta dobra współpraca powiatu z przedsiębiorcami jest widoczna także między innymi w kontekście firmy Kronoszpan. Ona najpierw dała płyty HPL dla domów pomocy społecznej, później utworzyła także klasę patronacką. Teraz kolejny etap tej współpracy.
No tak, tak. Oni współpracowali wcześniej z Centrum Kształcenia Praktycznego, teraz szkoła numer 2. Dobrze jest, bo mówię, im potrzeba fachowców z dziedziny właśnie robotyki, automatyki, informatyki. Są to szkoły, które w tym kierunku kształcą i chcą rozwijać po prostu to. No dzisiaj zauważamy, że już zaczyna się w naszym powiecie robić rynek pracownika, a nie przedsiębiorcy. Także jeżeli powstanie jeszcze kilka, to na pewno wpłynie korzystnie na to, że płace naszych ludzi w tych przedsiębiorstwach pójdą w górę. Nowi przedsiębiorcy zmobilizują tych naszych lokalnych do podniesienia pensji. No tak, no z rozmów wychodziło tak, że te 400 osób, które się zgłosiło chętnych do pracy w Hutchinsonie, wszyscy w zasadzie pracują. Bezrobotni, typowi bezrobotni się tam nie zgłaszają za bardzo. Czyli ludzie szukają pieniędzy i miejsca pracy lepszego jak dotychczas. Tutaj w kwestii Hutchinsona jest ten problem, że te pierwsze pół roku jest łódź, więc to też... Tak, no jest to wyjazd poza miejsce zamieszkania, coś nowego. No ale to jest okazja, żeby się potargowali ci ludzie, którzy chcą podjąć pracę na odpowiedzialnych stanowiskach, żeby dostać też godne pieniądze. Skoro mimo wszystko jesteśmy przy szkołach ponadgimnazjalnych, wiadomo, że powiat zdobył pieniądze między innymi na doposażenie pracowni w tak zwanym mechaniku popularnym, na staże właśnie dla tych uczniów. Tak, no to zdobyliśmy tutaj, tak jak przeglądam budżet, no jeszcze w przyszłym roku też mamy około 6 milionów złotych na cyfryzację i wspomaganie oświaty, to znaczy szkół ogólnokształcących i szkół zawodowych. Powiat kilka miesięcy temu otrzymał informację o tym, że dostał dofinansowanie na doposażenie w sprzęt i licea, i szkoły zawodowe. Oczywiście przy zakupie sprzętu niezbędne są przetargi, ale czy te formalności zmierzają do finiszu? To się chyli ku końcowi, tam było dużo zapytań w ramach ogłoszonego przetargu na dostawę tych sprzętów. Także myślę, że to już końcowe sprawy są. Jeżeli się rozstrzygnie do końca przetarg, to będziemy realizować już zakupy. Co z termomodernizacją Zespołu Szkół Ekonomicznych? No termomodernizacja została wyceniona wysoko, także tam jest kwestia 3 milionów złotych. Przygotowujemy się, to ma być w tym roku rozpoczęcie i kolejne 2 lata. Realizacja. A co z remontem sanepidu? Czy prace przebiegają bez przeszkód? W sanepidzie prace trwają. W tym roku mieliśmy 2 miliony 400. W przyszłym roku w budżecie wojewody jest zaplanowane jeszcze 600 tysięcy. Czyli chcielibyśmy już załatwić kompleksowo temat, czyli miałaby tam siedzibę sanepid plus nadzór budowlany. Teraz kwestia kompleksu przychodni w Latoszynie. Także pan był przy wbiciu łopaty pod tą inwestycję. No, wiemy o tym, że zdecydowała się gmina sama budować ten budynek, natomiast w tych takich rozmowach, nie wiem czy to już oficjalnych, czy pół na razie oficjalnych, że w tej drugim etapie tej inwestycji, czyli wyposażenie, no to jednak powiat dołoży coś do tego. No ja tu się nie odżegnuję. Myślę, że wójt kontynuuje te wszystkie uzgodnienia, o których żeśmy mówili. To, że wziął na swoje barki w tej chwili tą inwestycję z względów tych, że ja nie mogłem przejąć pewnych działań i finansować tego, ale jak jeżeli dojdzie już do wybudowania tego obiektu, dojdzie do podpisania porozumienia, że Zespół Opieki Zdrowotnej, czyli nasz szpital ma tam prowadzić działalność, wtedy na pewno będziemy mieć furtkę do tego, żeby wspomagać ten ośrodek. Bo to miał być oddział rehabilitacji? Oddział rehabilitacji z wykorzystaniem tych wód siarkowych, leczniczych i tak jest zrobiony projekt, tak będzie realizowany. Potem kwestia, czy to będzie obsługiwał ZOS, czy będzie obsługiwał niepubliczny zakład. To jest kwestia jeszcze roku czasu. Widzimy, jak się wszystko szybko zmienia, ale mówię, ta myśl została, że tak powiem, zrealizowana. Zostanie ten obiekt wybudowany, będzie status uzdrowiska, a potem będziemy myśleć, co dalej. I jeszcze ostatni temat. Zapewne do pana dochodzą takie słuchy i w gminie Dębica, i w gminie Brzostek. No nie za bardzo są zadowoleni między innymi samorządowcy i mieszkańcy, że tam drogi, które były zgłoszone do tego programu przebudowy czy remontu dróg lokalnych, no nie przeszły. No i jest problem. No problem jest, chociaż mówię, no wszystkiego też nie da się w jednym roku zrobić. Odpadły w tym roku. Liczę, że już wiemy, jakie tam były błędy i złożymy w następnym roku. Jeżeli taki program będzie dalej kontynuowany, bo też nic nie wiadomo, mówię, tak życie się szybko zmienia, że jest tyle niewiadomych, ale budżety trzeba realizować i spokojnie na co nas stać i które są najbardziej potrzebne. No i wiadomo, na to co najbardziej chyba czekają mieszkańcy pustyni, czyli ten łącznik Dębica Wschód, no i rondo. Ten projekt w zasadzie jest już gotowy, tam jeszcze pewne uzgodnienia idą i jeżeli zostanie ogłoszony przez marszałka nabór wniosków, to będzie prawdopodobnie koniec stycznia, luty. Będziemy gotowi, żeby ten wniosek kolejny raz złożyć z powodzeniem. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Gościem RDN Małopolska był Andrzej Reguła, starosta Dębicki. Dziękuję państwu, dziękuję pani.